zaś mi pora rodzinnej strony. Do długiej chaty z strzechą kładziemy. Czekają mnie tam syn z córką i żona piękna, niczym weźmie. Razem już śpię, lew żywa we. Ręce sztywnie ją, oddech się wie. Więc wracać mi pora w rodzinę zdrowość. Do długiej chaty z strzechą kładziemy. Znam piosenkę, którą śpiewałeś. Co tu robisz? Patrzcie, drużyna, następny idzie. A tyle razy im powtarzałem. Co mówisz, Wilfredzie? Tak, oni się nigdy nie nauczą. Ten sobie przynajmniej piosenki posłuchał przed śmiercią. Kim byli ci ludzie? To moja drużyna. Przysięgali, że mnie nigdy nie opuszczą. I patrz, dotrzymali słowa. Ten wysoki to Wilmar. Obok niego po prawej Wilfred. A ten, co się tak jąka, to Wilhelm. Dlaczego ty i twoja drużyna zostaliście w tym miejscu? Nie możemy odejść. Gdybyśmy znowu spróbowali, gigant by nas wszystkich pozabijał. Tak jak innych. Czemu gigant cię oszczędził? Moja drużyna i Syreny pomagamy mu budować okręt. Ja szyję żagle i czasem uciekam, a wtedy syreny przylatują i przynoszą mnie tu z powrotem. A po co mu ten okręt? Gdzie chce popłynąć? A nikomu nie powiesz? Moim ludziom mogę ufać, że będą milczeć jak grób, ale ty... Nikomu nie powiem. No dobrze. Gigant chce wypłynąć tą łajbą, żeby gromić bogów podczas Ragnarok, ostatniej bitwy przed końcem świata. A statek jest już prawie gotowy. Mało tu zwierzyny, a widziałem, jak gigant daje ci jedzenie. Skąd je bierze? Nie wiem, nie pytam. Drużynie smakuje. Tam na ziemi leży ogryziona ręka. Co? Gdzie? Wilmar, kurwa, mać miałeś zadbać, żeby był porządek! Nie umiesz dochować żadnej tajemnicy. No, mieliśmy do wyboru albo to, albo umrzeć z głodu. Ale wiesz, nikogo nie zmuszałem. Cała drużyna głosowała za. Szukam Hjalmara Ankreid. Podobno wybrał się tu z drużyną, żeby pokonać giganta. A tak, widziałem ich i Wilmar też. Jesteś pewien, że ci się nie przywidziało? Wilmar ma sokoli wzrok. Stali w tym samym miejscu, co ty teraz. Wszyscy wyglądali dość marnie. Rudy Leif, Folan, Vigi. Między nami mówiąc, ten chłopak ma trochę nie po kolei w głowie. No i młody Ankreid. Pamiętasz, kiedy to było? Kiedy co było? Kiedy Hjalmar Ankreid i jego ludzie tu byli. A to... nie pamiętam. Pytaj Wilhelma. Mówili, dokąd pójdą? Mówili Wilmar? A tak, mieli rozbić obóz przy starej wieży strażniczej. Łatwo ją poznać. Bo stoi pośrodku doliny i zupełnie niczego nie strzeże. Spróbuję wrócić po ciebie, kiedy już znajdę Hjalmara. Taki jesteś pewny, że go znajdziesz? I może jeszcze całkiem sam zabijesz giganta? Oni wszyscy są tacy sami, no nie, Wilhelm? Wydaje im się, że są nieśmiertelni. Czas na mnie. Bywaj. Słuchaj... Jakbyś rzeczywiście miał tu wracać, to przynieś mi ze wsi trochę solidnej dratwy. I gwoździe. Gwoździe też nam się kończą. Będziesz pamiętał? Gwoździe i dratwa. Będę pamiętał.
Wiedziałem, że damy mu radę. Vigi, ty pojebie. A gdzie reszta? Dzięki za pomoc, Biały Wilku. Dopilnuję, żeby Skaldowie ułożyli pieśń o Geralcie, zabójcy giganta. Hjalmar, zabójca giganta, brzmi lepiej. To twoja wyprawa i tobie należy się chwała. Masz rację. Chodźmy stąd. Chodźmy. Patrzcie, drużyna. Białowłosy wrócił. Z czym do nas przychodzisz? Zabiłem giganta. Zabiłeś go? Chociaż cała moja drużyna nie dała rady? Słyszeliście, wiara? Nie wstyd wam? Zamiast gadać do siebie, lepiej popłyń ze mną na Ardskellig. Tam schronili się uciekinierzy z Undvik. Tak, wszyscy stąd uciekli. Ale ja obiecałem drużynie, że nie opuścimy wyspy. No nie trzeba skończyć robotę. To będzie naprawdę piękna łajba. Wracasz na Ardskellig. Tak, w końcu mam zostać królem. Zabiłem giganta, odbiłem Undvik i straciłem całą drużynę. Może powinienem był wyruszyć sam jak Ceres. Wszyscy na wyspach powiedzą, że to wielkie zwycięstwo. Skellige zwyciężyło, ale ja straciłem przyjaciół. A to dzięki nim stałem się dowódcą. Oni we mnie wierzyli. A czy Ceres wróciła już? Kiedy wypływałem z Ardskellig, jeszcze jej nie było. Popłynęła na Spikerog, zmierzyć się z tym, co powoli zabija Udalryka. Niektórzy mówią, że Udalryk jest wybrańcem bogów. Mówią też, że bogowie są miłosierni. Wiedźminie, Ceres na pewno nie ucieszyłaby się na mój widok, ale czy ty nie wybierasz się przypadkiem na Spikerog? Wybieram się. To dobrze. Dzięki, Geralt. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Bywaj, Ancrate.